Leśnica z drogową obwodnicą za 3 lata. Znany jest harmonogram prac. Dziś można spełnić marzenia. Do wygrania jest 50 milionów złotych. Zaledwie co drugi Polak czyta, a co trzeci kupuje książki. Bibliotekarze chcą to zmienić. Jarek Ratajczak, witam Państwa i zapraszam na informację Telewizji Dolnośląskiej. 7 kilometrów za 250 milionów złotych. Tyle będzie kosztować obwodnica wrocławskiej Leśnicy. Dziś przedstawiono harmonogram prac. Leśnica we Wrocławiu, ulica Średzka. Po nowej nawierzchni jeździ się dobrze, a natężenie ruchu w południe jest niewielkie. Za to w godzinach szczytu zaczyna się tu prawdziwe komunikacyjne piekło. Strasznie duże korki, zwłaszcza rano. No i godzina, wiadomo, szczytu 15, 16, 17. To jest okropnie. Bardzo są duże korki przed Leśnicą, zanim dojdzie się do Leśnicy. Ja często jeżdżę 409. To część ludzi musi wysiadać, przesiada się na tramwaj, bo nieraz nawet, żeby dojechać tam spod straży, nie? Tam, gdzie skręca 409, to trzeba pół godziny albo 40 minut nieraz. Drżą okna, drżą budynki, stare kamienice. Ledwo żyją. Wszystko drży przez tiry, a i mieszkańcy z trudem znoszą ruch tranzytowy. Dlatego z utęsknieniem czekają na kluczową dla nich inwestycję – obwodnicę Leśnicy. Ma być połączeniem ulicy Średzkiej jeszcze przed wjazdem na osiedle z ulicą graniczną przy wrocławskim lotnisku. Przede wszystkim wyeliminowany zostanie ruch wszelkich pojazdów ciężarowych i nie będzie już żadnej ciężarówki w Leśnicy. Wszystkie ciężarówki zostaną skierowane na obwodnicę Leśnicy. A w tej chwili jednak ten ruch pojazdów ciężarowych na tej trasie jest dosyć istotny, bo jest to, tak jak chciałam przypomnieć, fragment drogi krajowej nr 94. Obecnie trwają prace związane z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych czy decyzji środowiskowych na niektórych odcinkach 7-kilometrowej obwodnicy. Koszt inwestycji szacowany jest na 250 milionów złotych. Na tym odcinku obwodnicy Leśnicy wyszacowane mamy tereny pod przejęcie, pod realizację tego zadania na kwotę około 22 milionów złotych. Przetarg na budowę obwodnicy Leśnicy ma być w kwietniu 2013 roku. Prace powinny ruszyć najpóźniej w sierpniu. Będzie to jednojezdniowa droga po jednym pasie w każdą stronę o szerokości 3,5 metra. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, obwodnica Leśnicy powinna być gotowa w połowie 2015 roku. Wrocławska prokuratura okręgowa wszczęła śledztwo w sprawie nielegalnego finansowania kampanii wyborczej ugrupowania Obywatele do Senatu, utworzonego rok temu przez prezydenta Wrocławia Rafała Dudkiewicza. Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu wszczęła dochodzenie w sprawie nielegalnego finansowania kampanii wyborczej do Senatu Komitetu Wyborczego Wyborców Rafała Dudkiewicza. Zawiadomienie do prokuratury złożyło Centralne Biuro Antykorupcyjne. Po analizie materiałów przekazanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne wszczęliśmy śledztwo dotyczące ewentualnych nieprawidłowości przy finansowaniu kampanii wyborczej w 2011 roku. Sprawa nabrała rozgłosu po tym, jak w wywiadzie dla Radia Wrocław Tomasz Góralski, prezes Dynamikomu, przyznał, że jego firma w 2011 roku nielegalnie finansowała kampanię kandydatów prezydenta Wrocławia w wyborach do Senatu. Za kolportaż 437 tysięcy ulotek Dynamiku miał zapłacić 21,5 tysiąca złotych. Obecnie, z uwagi na dobro tego postępowania, żadnych szczegółów ujawnić nie mogę. Przedstawiciele sztabu wyborczego prezydenta przekonują, że Tomasza Góralskiego nigdy nie widzieli i zarzucają mu kłamstwo. Marzenia, kto ich nie lubi, zwłaszcza jeżeli jest szansa na ich spełnienie. Dziś kumulacja w zakładach Lotto, jakiej w Polsce jeszcze nie było. Do wygrania jest 50 milionów złotych. Jedna piątka i 7 zer, czyli 50 milionów. Żeby było wszystko jasne, oczywiście złotych. To kumulacja w zakładach Lotto, czyli pieniądze do wygrania. Robi wrażenie. Ja nie wiem, czy bym nie dostał szmugla. Takiej kwoty do zarobienia w Polsce z nikomym nakładem sił jeszcze nie było. Wystarczy skreślić 6 cyfr lub po prostu kupić kupon na Chybił Trafił. Nie dziwi więc, że od niedzieli 50 milionów złotych spędza sen z powiek, nie tylko grających. Ruch jest intensywny, dużo ludzi gra, każdy chce wygrać. Szanse wygrania są jak 1 do niestety aż 14 milionów, czyli o szansach trudno tu mówić. Ja gram jeszcze od wieków, to nigdy nie było, żeby była kumulacja.
Nigdy tego nie było. A teraz rusują o godzinie 19. Rusowanie kończy się. A dopiero rusują o godzinie 10. Po 10. To ile oni mają czasu sprawdzić to wszystko, jak pani? To jest niemożliwe, żeby tyle dni grają i nie było szóstki. Nie wierzę w moje wygrane. Ale tak naprawdę nikogo to nie zraża. Takie pieniądze działają na wyobraźnię, nawet u pesymistów, co do wygranej. Ba, już wiadomo, jak taka kwota byłaby spożytkowana. Tym sobie domek kupiła, żeby mieć większą powierzchnię. Na pewno bym wyjechał do ciepłych krajów. A za 50 milionów można na przykład kupić 180 mieszkań 50-metrowych we Wrocławiu. Można zbudować sobie 1,5-kilometrowy odcinek autostrady albo 75 razy polecieć w kosmos. Jedni grają asekuracyjnie, inni z fantazją. Każdy ma swoje zasady. Jedni kupują jeden, jedni kupują 10, 8. W tym roku w Polsce padły już dwie najwyższe wygrane w loterii. W lutym w Gdyni ponad 33 miliony i druga w sierpniu w Bolesławcu ponad 30 milionów. Tak więc... Człowiek lubi marzyć. No to trzymamy kciuki. Co drugi Polak czyta, co trzeci kupuje książki. Wynika z badań Biblioteki Narodowej. W ciągu 2 lat ubyło z rynku aż 8% korzystających z książek. Oznacza to, że 2 miliony osób w ogóle przestało czytać, nawet książki kucharskie. Dziś we Wrocławiu spotkali się bibliotekarze, którzy szukali sposobów, by zachęcić do korzystania z wypożyczalni. Książki czyta 40% Polaków. Według statystyk średnio rocznie jedna osoba czyta ponad 200 stron, czyli mniej więcej jedną książkę. Wydaje mi się, że to chyba jest początek, dziś prapoczątek jest w szkole i zły zestaw lektur obowiązkowych. Szczególnie młodych ludzi zniechęca, także nie nabierają nawyków, tak mi się wydaje. Ale ja czytam, dużo czytam. Na przykład Nad Niemnem ostatnio czytałam, po raz nie wiem który. Prasę czytają i jakieś pewnie książki kryminalne. Książki częściej wypożyczamy niż kupujemy. Bibliotekarze nie zauważają jednak spadku czytelników, a nawet jak mówią, odczuwalny jest lekki wzrost, przynajmniej w dużych miastach. Rocznie w naszej bibliotece rejestruje się około 20 tysięcy osób. Są to tradycyjni miłośnicy literatury pięknej, wierni od lat bibliotece. Są to dzieciaki, które gremialnie przychodzą, ale łączą lekturę z różnymi formami takiej edukacji, animacji kulturalnej. Według ostatnich badań biblioteki powoli stają się nie tylko miejscem, do którego przychodzi się poczytać lub wypożyczyć książkę. Teraz w każdej bibliotece znajduje się co najmniej jedno stanowisko komputerowe z dostępem do internetu. Ja ostatnio miałem też taką sytuację, gdzie pomagałem osobie poszukującej pracy. Nawet i wysyłać maila z podstawowej obsługi skrzynki. Wydaje mi się, że osoba dzięki temu się też ośmieliła i już jest taka troszkę bardziej zdecydowana, otwarta. Do tego biblioteki coraz częściej realizują różne projekty społeczno-edukacyjne. Biblioteka w moim przekonaniu to jest troszkę taki mini uniwersytet dla takiej lokalnej społeczności, bo jest to takie miejsce i z jednej strony, gdzie można spędzić miło czas, z drugiej strony jest za plecami wiedza, prawda? Oczywiście w dalszym ciągu będziemy starali się kontynuować te funkcje podstawowe biblioteki, wypożyczać książki, ale także wersji elektronicznej, udzielać informacji, ale także poprzez internet, starać się nasycać biblioteki nowymi technologiami, odpowiadać na nowe potrzeby. Po co Polakom biblioteki? Temu tematowi poświęcone było spotkanie w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu. Jego uczestnikami byli bibliotekarze. Było 214 wykonawców, jest 5 finalistów, ale zwycięzca może być tylko jeden. 21 listopada dowiemy się, kto wygrał konkurs Kawałek Wrocławia. Finałowa rywalizacja o 51 tysięcy złotych właśnie się rozpoczęła. Ja dla ciebie rapuję. A ja dla ciebie śpiewam. Nowy świat konstruuję. I jak owoc dojrzewa. Ja dla ciebie tu jestem. I zostanę na zawsze. Znowu będę twym wieszczem. Bo ty jesteś moim miastem. Ja dla ciebie piszę. To tylko fragment jednego z utworów. W sumie do konkursu Kawałek Wrocławia zgłosiło się aż 214 wykonawców. Tak duże zainteresowanie zaskoczyło organizatorów. To było wielkie zaskoczenie. Bardziej się baliśmy, że ten moment taki wakacyjny rozleniwi wszystkich twórców i nie będą chcieli napisać czegoś fajnego w Wrocławiu. Zaskoczenie było ogromne, tym większe, że te piosenki są naprawdę na bardzo wysokim poziomie.
Do konkursu przystąpili dobrze znani artyści, ale byli też tacy, którzy na muzyczną scenę dopiero wkraczają, jak Sandra Nalewajka z Bielawy. We Wrocławiu dopiero od 2 miesięcy, ale w mieście już zakochana. Jest coś takiego, gdzie można wykazać się akurat przez melodię, przez muzykę, przez piosenkę i przez tekst i pokazać, jak ten Wrocław tak naprawdę wygląda i jak on jest odbierany przez muzyków. Jury nie ma wątpliwości, recepty na przebój po prostu nie ma, ale piosenka musi mieć to coś. Czasy się zmieniły i pojęcie przeboju też troszeczkę się zmieniło, aczkolwiek nie tak bardzo, żebyśmy nie wiedzieli, na czym to polega. No polega na tym, żebyśmy potrafili, nie wiem, zaśpiewać, żebyśmy potrafili zanucić, no żebyśmy się poprzytulali przy tej piosence wieczorem, nie wiem, może żebyśmy potańczyli. Co piosenka to praktycznie inna propozycja, inne spojrzenie na Wrocław. Nagrałem taki kawałek wrocławski styl. Chciałem powiedzieć, że we Wrocławiu są ogólnie dużo jest umiejętności, czyli ludzi, którzy po prostu robią taką muzykę, że chciałem też opowiedzieć o swoim mieście pięknym. Wiadomo, Wrocław się rozwija, nie? Ale zmierzyć się z niebieskimi tramwajami Marii Koterbskiej największym przebojem o Wrocławiu to nie lada sztuka. Mi się tak wydaje, że Wrocław jest troszkę skazany na ten wielki przebój o niebieskich tramwajach. I każdy następny przebój o Wrocławiu jakby funkcjonuje w cieniu jeżdżących tramwajów od Sempolna, Biskupina i tak dalej, i tak dalej. Do finału konkursu przeszło 5 wykonawców. Zwycięzcę, który zainkasuje 51 tysięcy złotych, poznamy w Dniu Życzliwości, 21 listopada. Po 24 latach przerwy muzykujące rodziny wracają do Wrocławia. Wystąpią m.in. zespoły kameralne i ludowe. To jedna z najpopularniejszych muzycznych rodzin w Polsce. Bracia Golec mają na swoim koncie wiele przebojów. Są rozpoznawalni nie tylko przez miłośników ich muzyki. Szanse na pokazanie się szerszej publiczności i może pójścia w ślady popularnych braci będą miały już od 9 listopada inne muzykujące rodziny. W tym dniu rozpoczną się spotkania takich kapel. Zgłoszeń było 38, wybraliśmy 12, bo nie jesteśmy w stanie więcej ze względów też, nie ukrywam, finansowych. Spotkaniom muzykujących rodzin przyświeca kilka celów. I tak naprawdę nie chodzi tu o zrobienie kariery na rynku muzycznym. Jest to przede wszystkim wzorzec pewnego spędzania wolnego czasu w rodzinie. Jest to oczywiście wzorzec, który dotyczy kształcenia w rodzinie. Jest to sposób na działanie kolektywne, na działanie w grupie. No i oczywiście jest to ogromna zachęta do tego, żeby z czasem uprawiać muzykę. Organizatorzy spotkań mają już plany na przyszłość. Chcą, by za 4 lata, kiedy Wrocław będzie europejską stolicą kultury, przyjechały tu rodziny z całego regionu. Postanowiliśmy przygotować na ten rok coś, co będzie miało przedłużenie tradycji tej jednej z form kultury wrocławskich, dawne rodziny muzykujące. Spotkania muzykujących rodzin potrwają od 9 do 11 listopada. Będzie można ich posłuchać we Wrocławiu, Kłodzku i Lubinie. Znani są z inwestycji gospodarczych, teraz chcą być znani z osiągnięć sportowych. Mają nowoczesną bazę i ambitne zawodniczki. Gmina konsekwentnie stawia na sport, jak dotychczas największe osiągnięcia są w piłce ręcznej kobiet. Piłka ręczna w Kobierzycach to 10 lat tradycji, choć niektóre zawodniczki karierę rozpoczęły trochę przypadkowo. Trenuję od 8 lat. Zaczęłam właśnie u trenerki Jastrzębskiej, tylko że na pierwszy trening to poszłam myśląc, że to jest siatkówka, ale później się okazało, że to jest piłka ręczna. No i jakoś tak po prostu mnie zachęciło, że zostałam. Tutaj w Kobierzycach ciągle była piłka ręczna, no i to już za wszystkimi poszłam, bo organizowane to dodatkowe zajęcie. Pomyślałam, że pójdę, skorzystam. No i tak zostałam. 9 lat w sumie już. W klubie piłki ręcznej gminy Kobierzyce zajęcia prowadzone są w 4 kategoriach wiekowych. Najmłodsze dziewczynki, młodziczki, juniorki i od ubiegłego sezonu druga liga kobiet. W klubie na awans do pierwszej ligi dają sobie 2 lata. Uczymy się, próbujemy z najmocniejszymi zespołami, bo przecież pojawiają się zespoły, które z pierwszej ligi spadają. Jerzy Dyrkacz, były bramkarz, a obecnie wiceprezes Dolnośląskiego Związku Piłki Ręcznej, trenuje bramkarki. Podkreśla, że w tej dyscyplinie, by stać na bramce, dziewczyny przede wszystkim muszą być odważne. Tutaj nie ma miejsca dla mięczaków, to muszą być twarde dziewczyny, odporne na ciosy. Na bramce nie bez znaczenia są też warunki fizyczne zawodniczki. Teraz jest tak szybka dyscyplina, że tak szybkie są rzuty, silne, że po prostu ten wzrost jednak jest istotny. No a jeżeli
nie ma wzrostu, trzeba uczyć dzieci bronić sposobem. Zajęcia prowadzone są w oddanej w ubiegłym roku hali sportowej. Nowoczesny obiekt z pełnowymiarowym boiskiem, trybunami dla widzów i szatniami. To dla zawodniczek duży atut. Dotychczas przez 8 lat trenowały w Jordanowie Śląskim, a to wiązało się z dojazdami. Na koniec skrót pozostałych informacji z wtorku. Zaczynamy od nielegalnej rozlewni spirytusu zlikwidowanej przez dolnośląską policję. Na wrocławskim Psimpolu policjanci zlikwidowali magazyn, w którym przechowywano alkohol bez akcyzy. W tych 73 kartonach w sumie było 2200 litrów nielegalnego spirytusu. Funkcjonariusze ocenili jego czarnorynkową wartość na 200 tysięcy złotych. W tej sprawie zatrzymano 51-letniego mężczyznę. Policjanci sprawdzają, skąd pochodził alkohol i do kogo miał trafić. Badają także jego skład. Za przechowywanie spirytusu bez akcyzy zatrzymanemu grożą 3 lata więzienia. Teren po byłym szpitalu imienia Babińskiego we Wrocławiu przy placu Jana Pawła II po raz drugi został wystawiony na sprzedaż. Nieruchomość, której właścicielem jest Zarząd Województwa Dolnośląskiego, od 2008 roku popada w ruinę. Powód to brak chętnych na kupno budynków i działki, które początkowo wyceniono na 155 milionów złotych. Teraz cena wywoławcza to 68 milionów złotych. Pieniądze ze sprzedaży trafią do budżetu województwa i to radni oraz marszałek zdecydują, na co zostaną przeznaczone. Przetarg ma być rozstrzygnięty 15 grudnia. I to była ostatnia informacja. Kolejne w środę rano. Życzę miłego wieczoru. Do zobaczenia.